Witam, witam, witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie. Ja jestem Nigrum i zapraszam Was na 42. odcinek z naszej serii Zagrajmy w Dragon Age Początek. No i tak, co się wydarzyło w ostatnim odcinku? Ach, pamiętamy, co się wydarzyło. Jeśli nie pamiętamy, to trzeba to nadrobić, obejrzeć poprzedni odcinek, ponieważ końcówka poprzedniego odcinka zamiotła. I mówię tutaj o Alistarze, który zrobił coś, czego w życiu bym się nie spodziewała, naprawdę. I to może bardzo dużo znaczyć na przyszłość dla nas. No i piesek ma kołnierz. Hafter ma kołnierz. Zobaczcie, kiedy jest uroczy w tym kołnierzu. Dobra, moi drodzy. Starczy siedzenia w obozie. Jeszcze będą okazje, żeby rozmawiać z towarzyszami. Póki co, plan. Plan na dzisiejszy odcinek jest taki. Ogólnie, co my teraz mamy? Czekajcie, patrzcie, coś nowego. Mamy towarzysze. Alistar Family. Find Gul'dana. A, no właśnie, no bo Alistar jeszcze w poprzednim odcinku ostatnio wspominał o swojej siostrze Gul'danie. Ona jest w Denerim, dobrze. To akurat jak będziemy w Denerim, to się tym zajmiemy, to jest zadanie poboczne. Co mamy na ten moment? No właśnie, fabułę, czyli no tak jak wam mówiłam, że fabularnie będziemy podążać tutaj śladem tej urny i poszukiwania mamy zacząć w Denerim, więc fabularnie mamy ścieżkę do Denerim. Dodatkowo mamy jeszcze... Tutaj poboczną misję będzie trzeba jeszcze wrócić do Redcliffe, bo w ogóle o tym totalnie zapomniałam. Trzeba będzie sprawdzić, czy Velana dotarła bezpiecznie do swojego ojca, czyli do kowala Owena, którą, wiecie, Velanę uwolniliśmy w zamku wtedy, kiedy byliśmy w zamku w Redcliffe. No i po prostu ja, jak stamtąd wyszłam, ja totalnie o niej zapomniałam, że ona stamtąd wyszła i chciałam sprawdzić, czy u niej wszystko w porządku, ale po prostu ja o niej zapomniałam, wyleciało mi to z głowy, wyszłam z Redcliffe, a później widziałam to zadanie w dzienniku, więc na pewno sobie tam jeszcze wrócimy, a też słyszałam jeszcze pewną ciekawostkę, że w Redcliffe gdzieś jest jeszcze jakiś mag, który ma zadania, czy coś takiego, więc to też sobie sprawdzimy. Jeżeli coś się pojawiło, to zobaczymy, zrobimy to. Oprócz tego tablica z ogłoszeniami w Redcliffe. Jedno zadanko udało nam się zrobić, to było zebranie tych jakby tkanek, czy po prostu jakichś tam próbek z nieumarłych, a nieumarłych mieliśmy bardzo, bardzo dużo w zamku, więc to już zrobiliśmy. Poza tym trzy poboczne zadania, które zostawiałam sobie na później ze względu na wysoki poziom trudności. No i zadanie oczywiście z dodatku, czyli sam dodatek, to jest trzeci dodatek, jaki już będziemy mieli. Moi mili, tym się zajmiemy w dzisiejszym odcinku. Zobaczymy, zaczniemy sobie ten dodatek. Jest to dodatek Return to Ostagar, czyli powrót do Ostagaru. Mieliśmy trzy dodatki, póki co dostępne, to jest właśnie trzeci. Mieliśmy twierdzę strażnika, właśnie powrót do Ostagaru oraz kamienny więzień. Najpierw zrobiliśmy kamiennego więźnia, później byliśmy na szczycie żołnierza, robiliśmy sobie właśnie dodatek twierdza strażnika. Ten już zakończyliśmy, tak samo jak i kamienny więzień i został trzeci dodatek powrót do Ostagaru. Tutaj będziemy musieli udać się do... na ziemię właściwie pana Lorena. Są pogłoski o jakimś ocalałym, to już wam czytałam, ale jeszcze wam tak przypomnę i w razie, gdyby ktoś nie widział poprzednich odcinków. Jest jakiś ocalały z Ostagaru, który uciekł z więzienia bana Lorena i poszukuje szarych strażników. Oczywiście tutaj ziemie bana Lorena znajdują się na północny zachód od Banornu. Zbiegły więzień prawdopodobnie został uchodźcą i ukrywa się gdzieś w lesie, więc trzeba będzie go odnaleźć. King's Confident, czyli zadanie nosi tytuł Powiernik Króla. Moi mili, zaczynamy. Zobaczymy, czy też tak mniej więcej dwa, może trzy odcinki zajdą nam na ten dodatek, ale dzisiaj zajmiemy się tym zadaniem. Jeszcze wrócimy sobie do towarzyszy, tak żeby z nim pogadać, to o to, z nimi pogadać, przepraszam, o to się nie martwcie. Zastanawiałam się, kogo wziąć. Myślę, że moglibyśmy, no standard Morrigan weźmiemy, no bo ona jest magiem, jakby nie patrzeć. Zefron ma 11 poziom. Nie, co się dzieje? Ja bym wzięła Shale. Yes. Ja albo bym wzięła Alistara, albo bym wzięła Lelianę. Indeed. Aczkolwiek powracamy do Ostagaru, wzięłabym Alistara. Dobra, Leliana, wybacz. Yes. Cisza. Bierzemy Alistara. Tak. Moi mili. Co
Co? A nie, my tu już byliśmy. Boże, zaznaczyło się to właśnie. To są te miejsca z dodatków. Możemy nadal do nich powrócić. Wioska Honlet, tam gdzie mieliśmy Golema oraz Soldier's Peak, szczyt żołnierza z dodatku, twierdza strażnika. Tutaj są ziemie Bana Lorena, więc udajemy się tam. Zobaczymy zaraz. A, no bo właśnie, my tam byliśmy. Założyliśmy obóz. Zobaczymy, czy podróż odbędzie się bez żadnych przeszkód. Chyba tak. Zaczynamy, moi mili. Zapraszam was do oglądania. Ziemię Bana Lorena. Zobaczmy, znajdźmy tego zbiegłego więźnia. Kim on jest? O proszę, coś się dzieje. Dobra. Później po tym dodatku. Ojejku, wybaczcie. Później po tym dodatku zobaczymy, czym się zajmiemy. Może zadaniami pobocznymi z tablicy, albo udamy się fabularnie do Denerim. Póki co dodatek. Oczywiście tych dodatków jest więcej. Przypominam, maksymalnie jest ich łącznie 8. To jest trzeci. Niektóre się robi po zakończeniu podstawki. Ok, możemy dołączyć. Przyjrzeć się bliżej strażnikom. Tu jest jeden nieuzbrojony mężczyzna. Też możemy się mu przyjrzeć. Albo poczekać, aż straże odejdą. Oni go tam popchnęli. Przyjrzyjmy się im. Może temu mężczyźnie się przyjrzyjmy. O proszę. Ma uniform honorowej gwardii króla Kaelana. Czyżby to był ten zbiegły więzień? Aha, walczyliśmy u boku tego człowieka w Ostagarze. Dobra, przyjrzyjmy się tym strażnikom. Okej, strażnicy noszą zbroję Bana Lorena, władcy tych ziem, bardzo dobrze znanego i niezbyt lubianego. Możemy dołączyć albo odejść. Nie no, wtrąćmy się, co? Nie wygląda to dobrze. Nie, zabili go. No nie, zastrował mnie. Pięknie. Dobra, Alistar i ja troszeczkę oberwaliśmy. To jest ten mężczyzna, Elric. Kurde, widzieliście, jak oni go dźgnęli? Dobra, pozbierajmy, co tutaj jest jeszcze. Właśnie, bo tu trochę elfiego korzenia mamy. Tu mamy mapkę z powrotem. Jezus, co tu się stało? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Co tu jest? Jakaś ścieżka? Nie. Nie ma ścieżki. A właśnie, od zakończenia poprzedniego dodatku. Mamy jakąś tarczę. Od zakończenia poprzedniego dodatku, jak widzicie, na jednym ramieniu mam miecz, a na drugim mam sztylet. Właśnie, bo w pierwszej części Dragon Age'a możemy mieć, jeżeli gramy łotrzykiem na dwa sztylety, to możemy mieć na przykład w jednej ręce miecz. Możemy nawet zrobić dual wielding dwoma mieczami. To też by było super. Jak będzie tak, że na przykład uda mi się zdobyć jakiś na przykład miecz, który będzie znacznie lepszy od sztyletu, to czemu nie? Może być nawet dual wielding dwoma mieczami. No, w Inkwizycji tak się nie dało. Jak były dwa sztylety, to dwa sztylety. Dobra, sprawdźmy, co z nim. Nie przedłużajmy tego. Czekajcie! Roślinkę! Podnieśmy! Mapa. Dobra, sprawdźmy. On już chyba nie żyje. Nie! Chyba żyje. A może mi się wydaje? Elric Marange. Honorowa gwardia króla. On żyje, Kaelana. Thank you. I didn't expect the band's men to notice my escape so quickly. I tried to hide here in the woods, but there wasn't time. And now I'm a dead man. Jak to nie było czasu? You were there in Ostagar. You know how things went. For me, it was either this, or die in some darkspawn's belly, or be hung as a deserter. Czy zdezerterowałeś? I dare say most people think the same of you and me, if not worse. I fled the battlefield when Loghain betrayed us. I abandoned my men, and they died.
and Kaelin with them. He was my king, my friend, maker, all that time in Ban Loren's prison. And I couldn't stop thinking about all they suffered that one dark night at Ostagar. To nie jest twoja wina. To nie jest twoja wina, że zginęli. Even had Loghain's men not turn their backs on us, the Darkspawn were too many. Even Kaelin, for all his bravado, knew there would be no victory at Ostagar. The king entrusted me with the key to the royal arms chest. If anything were to happen to him, he said, it was vital I deliver it to the Wardens. Czy ta skrzynia jest ważna? Kurde, ale czy on ma klucz? O to mnie też interesuje, ale interesuje mnie, czy ta skrzynia ma jakąś super ważną wartość. Okej, jakaś naprawdę, no ta skrzynia może mieć sporą wartość. Okej, czyli król powierzył mu klucz do królewskiej skrzyni, takiej specjalnej skrzyni. No i jeżeli cokolwiek by mu się stało, to tą skrzynię ma tutaj Elric dać strażnikom. Czy masz nadal klucz? The Maker has a sense of humor, doesn't he? I suppose it's for the best, however. Had I kept it, it would be in Ban Loren's hands by now. Why am I not surprised? Is there someone else we should be bringing back from the brink of death instead? I was afraid. I thought I would lose it on the battlefield, so I stashed it in the camp. Please. It's probably still there. Okej, ukrył to w obozie. A czy nie uważasz, że pomioty mogły je go znaleźć? Would they know how to work the lock, even if they did? The key's behind a loose stone at the base of a statue. I'll draw a map for you, so you'll know where to search. You'll be taking me along, won't you? Call me sentimental, but I left behind some dark spawn that really deserve a sword through the middle. It is vital that the king's documents do not fall into the wrong hands. As for Merrick's sword, it is too powerful to be pawed at by those monsters. Same for the king's other arms and armor. And if you happen to find Kaelin's body, see it off. He was our king. He shouldn't be left to rot amidst the Darkspawn's filth. Odszedł. Okej, jeżeli znajdziemy ciało króla, to też mamy je zabrać. Koszty w życiu. Czyżby się udało jeszcze w tym w ogóle kwestie zdobyć miecz Marika? Koszty w życiu, moi miry. Przepraszam, was, ciarki mnie wręcz przeszły takie po kręgosłupie. Moi drodzy, legendarny miecz Marika. O Jezu, znowu mnie przeszły ciarki, jak to powiedziałam. Legendarny miecz Marika. Dobra, lecimy dalej. No i pojawiło się nowe miejsce, Ostagar, no i możemy tu wrócić. No dobrze, no to wracamy tam. Powrót do Ostagaru, moi mili, wracamy. Zobaczymy, czy po drodze nas coś zaatakuje. Długa droga przed nami, możliwe. No i oczywiście wykrakałam sobie. Ciekawe, ciekawe co. No ale właśnie. O Boże, wilki. Nie, pułapka. O cholera. Alistair mało nie zginął, a ja padłam, zostałam zagryziona, bo potężna horda mnie zaatakowała. Dobra. I've watched a lot of humans in my time. It should be aware that I have decided that it is not much like any of them. O kurde, zagadałam przez przypadek do Shale. Chciałam zebrać to, co zostało z wilków i pułapki rozbroić, ale zagadałam z Shale. Ale patrzcie na to, Shale ma tutaj jakieś ciekawe rzeczy. Okej, patrzcie na to. Shale mówi, że widziała w swoim życiu wiele ludzi, ale przysięga, że po prostu... no, że my nie jesteśmy tacy jak żaden inny.
Super, dzięki, Shay. Surely it must come from some superior lineage, yes? Some breed of flesh creature that has decided to elevate its genetic stock above its natural shortcomings? Aha, właśnie Shay zauważa, że nie jesteśmy tacy jak inni ludzie, no bo my po pierwsze nie jesteśmy człowiekiem, jesteśmy elfem. Właśnie, ciekawe, czy Shay ma o tym pojęcie. Sprawdźmy, zaraz ją o to zapytamy. Tak, jestem Dalijczykiem. Then that Dalijką. Must be it. The humans have always spoken about elves being inferior, but obviously this is their own stupidity talking. I would appreciate if it didn't spread around that I said anything. Humans might start to get the wrong idea. They might start thinking their race is not completely hopeless. I tego byśmy nie chcieli. Tak, zachowam to dla siebie. Tak, zachowam to Now, dla siebie. Let us crush something into a fine paste before it starts to think I've gone all soft. Perish the thought. O, Shayla, plus 6. Perish the thought. Uwielbiam, jak oni to mówią w Dragon Age. Perish the thought. Trap. Wilki już się rozłożyły. Wszystkie, kurde, kości już pozostały. Kurde, ile skór. Ile pułapek, ile expa, ile punktów. Uff, w tym życiu. Uff, rozumiecie. Fajnie czasem tak przez przypadek z Shayla zagadać. Naprawdę, ja doskonale znam tego golema. Wierzcie. Alright, kolejna pułapka, znak. No super, uwaga, ostrzeżenie, wilki na tym obszarze, no dziękuję. Pułapki na wilki, no super. Tylko czemu to ostrzeżenie stoi tu, a my zostaliśmy zaatakowani tu? Dziękuję za ostrzeżenie teraz, po walce, przydałoby się wcześniej. Dobra, ciśniemy dalej. Połowa drogi za nami. Lecimy drugą połową. Już nic nie powinno nas zatrzymać. Moi mili, wracamy do Ostagaru. Zobaczymy, co się tam podziało. Znaczy, co się podziało, to wiemy, ale ogólnie w sensie takim, że jak teraz to miejsce wygląda po całej tej bitwie fabularnej, którą mieliśmy na samym początku gry. Fajnie będzie tak powrócić do Ostagaru. Coś nas atakuje. Aha, pomioty. Pięknie. Idealnie. Od razu. W plecy. Po plecach. A tu co? Co tu się dzieje? Co ten... Okej. Widzieliście takie rzeczy? W ogóle chyba Alistar levelował nam, co? Czy coś się stało z Alistarem? Alistar, co ci się wydarzyło tutaj? Powiedz mi proszę. Czy ty levelowałeś, czy ty jak? Tak, level up, moi mili. No dobra. Level up, mówicie. Level up. O, to jest coś tutaj. A, bonusy nasza postać dostaje do zdrowia za to, że się z nią zaprzyjaźniliśmy. To jest pasywka. Dobra, chciałabym zobaczyć, co, czego, ile tu wymaga. Poziom 9, tutaj dex. Ile tutaj to siły wymaga? 25. Dobra, ale star. No tak, siła na pewno zainwestujemy do 25. Możemy ci jedno w życie zainwestować. I w sumie... siłę woli, żeby była staminka. No i co my ci tu zainwestujemy? W skillach. No właśnie, w skillach. Co będziemy inwestować w skillach u Alistara, skoro ja już mu tutaj ten trening bojowy zainwestowałam cały. Kradzież nie bardzo. Pułapki nie bardzo. Możliwe, że survival. Moglibyśmy survival tutaj dać. Miałby po prostu bonusy. Bo tutaj herbalizm to jest zielarstwo, robienie
miksturek leczących, różnych jakichś balsamów, tutaj robienie trucizn, a to Combat Tactics, może taktyki, to są pasywki, to jest pasywka i to jest upgrade w ogóle, no to wszystko to są pasywki ogólnie, znaczy tutaj jest też aktywna. Aha, dostaję tutaj slot. No dobra, to wiecie co, możemy w to pójść. Czyli różne strategie bardzo szybko potrafi obrać w trakcie walki i dostaję jeden slot taktyczny. Zobaczymy, jak to wygląda. Możliwe, że slot na umiejętność. Dobra, bravery. Co my tu mamy jeszcze? Taunt. O, tu mamy u Templariusza coś. Bo to jest pasywka, to jest aktywna umiejętność. Tak. Aha, to jest rozproszenie, dobra, Queen's Array, to jest rozproszenie, tak, Templariusze mają takie zdolności rozpraszania wrogiej magii, wrogich efektów, czyli wrogie efekty rozprasza. Chociaż tutaj pisze, the Templar purges the area of magic, removing all dispellable effects from those nearby, czyli może tutaj, że rozprasza wszystkie jakieś efekty, ale może, no tych, którzy są blisko, czyli może być tak, że rozprasza i efekty przeciwników i sojuszników, kurczę no. A co my mamy jeszcze innego? Taunt, że przyciąga uwagę przeciwników, są bardziej agresywnie nastawieni, a tutaj dostaje bonusy do... dostaje tutaj, po prostu to jest odwaga, dostaje bonusy do zadawania obrażeń, odporność fizyczna, mental resistance, szansa do krytyków. I podnosi się też jakby poprzeczkę, to jest pasywka, wiecie co, ja w to zainwestuję, podnosi się jakby poprzeczkę, że więcej przeciwników na siebie Alistar będzie mógł przyjąć, tak, ja to zainwestuję, pięknie. Jak to wygląda, taktyczny slot? Możliwe, że tu się coś odblokowało. Ha, bardzo możliwe. Dobra, moi drodzy, lecimy dalej. Ten ptaszek jest niemożliwy. Zobaczcie, jak on sobie skikunia. Jak kicuś, jak on sobie kicunia. Oż ty w życiu. A tu? Mogę przejść? Tam chyba są strażnicy. Może to hurloki? Nie, to są ludzie! To są ciała ludzi! W ogóle też musimy ogarnąć ten klucz strzały. Nie wierzę, mam pełny ekwipunek znowuż. Ja nie mogę. No dobra, strzały i tak teraz sobie nie wezmę. Kurde! Ekwipunek po prostu mi pęka w szwach, ale przez to, że ja mam dużo tych, kurde, giftów. Wiecie co, te gifty trzeba komuś dać. Zastanawiam się... Greenstone możemy w ogóle wywalić. Torcz króla Marika. Dajmy coś może dla Morrigan, ona i tak z niczego się nie cieszy. A co ze skórą wilka można było zrobić? Chyba sprzedać. Nie no, Chant of Light jej nie damy. Kurde, no dla Morrigan za bardzo nic nie damy. Wiecie co, dla Shale możemy coś dać. Może Gracja Andrasty? Co wy na to? Albo może ten piękny zielony kamień. Very nice. Już pięć. Very nice indeed. Very nice indeed. Podoba mi się to. No to Gracja Andrasty może. Nie, opatrzcie, nie, nie, nie. Ale nie było na minusie, że dezaprobata, tylko po prostu nie przyjęła tego. No to może... Kamień, zabawka! Petrok! O kurde, moi mili, patrzcie na to! Ja nie mogę! Kamień, przyjaciel z oczami, możemy nadać mu imię. Herbert! Herbert, moi mili, od razu. Nie wiem, kurde, czy u wszystkich naprawdę jest zawsze Herbert? Proszę wprowadzić imię dla zabawki. Ale to jest dla Shale, Herbert. Kurde, wiecie co?
Ja zostawię to imię, bo nie wymyślę lepszego. Gotowe, niech będzie. O mój Boże, plus 58, czy wy to widzieliście? Chosz ty w życiu, cholera. Jesus. Ale komu ja mogę Grację Andrasty w takim razie dać? I co ja mogę w ogóle dla Morrigan dać? Za bardzo chyba nic nie dam dla Morrigan. Czekajcie, Shayla, ja tu miałam chyba jakiegoś kurczaka. O właśnie, gołębia, kurde. Uncrushable pigeon. Czyli gołąb, którego nie da się zmiażdżyć. O nie, o nie, patrzcie na to. Minus, minus. Myślałam, że Shayla się ucieszy, że to znaczy, że ten dam dla Shayla gołębia, którego ona będzie mogła zmiażdżyć. Nie, dobra, moi mieli, kurde, straciliśmy. Boż, to można ekwipować. Co to jest, low moral, no proszę, bardzo. Kurde, pigeon, którego myślałam, że Shay się ucieszy, bo go zmiażdży, a tu się okazało, że to nakładamy jej to na, kurde, na ramię i jej się to nie podoba. Dobra, jeszcze bym jakoś tutaj coś zwolniła. Statuetka, kamienna statuetka smoka. Może? Plus jeden! No, niezbyt. No więcej już nic za bardzo nie zrobimy. Dla Alistara w sumie można by było dać... tutaj mamy amulet jego matki, który zdobyliśmy na zamku. Moglibyśmy mu to dać. Wiecie co? To jest moja matka. To musi być. Ale dlaczego nie broken? Gdzie did you find it? No właśnie, bo byłam ciekawa. Podobno właśnie, no, słyszałam, że jest dialog. No i właśnie, zobaczmy, co się więcej wydarzy. Znaleźliśmy to w zamku Redcliffe, przypominam wam, po zakończeniu tak naprawdę jakby już tych wszystkich wydarzeń w zamku, jak już ostatnie pomieszczenia gdzieś zwiedzaliśmy, już chyba to było, jak zobaczyliśmy Arla, Amona. Gdzieś tam znalazłam ten amulet matki Alistara. Oczywiście matka Alistara żyje, jest to zaklinaczka Fiona, którą możemy zobaczyć w trzeciej części, w Inkwizycji. Znaleźliśmy to w zamku. Patrzcie, możemy mu nawet coś innego powiedzieć. Znaleźliśmy to w zamku Redcliffe. Oh, the owl study? Then he must have found the amulet after I threw it at the wall. And he repaired it and kept it. I don't understand. Why would he do that? Ja nie rozumiem, dlaczego ty rzuciłeś tym amuletem w ścianę i go rozbiłeś w takim razie. Może chciał ci go oddać? A może znaczysz dla niego więcej niż ci się wydaje? I guess you could be right. We never really talked that much. And then the way I left. Thank you. I mean it. I thought I'd lost this to my own stupidity. I'll need to talk to him about this if he recovers from his... When... He recovers, that is. I wish I'd had this a long time ago. Did you remember me mentioning it? Wow. I'm more used to people not really listening when I go on about things. Coś mówiłeś? Przepraszam. Ho, ho, ho. See this gesture I'm making? Can you hear that? Shayla plus 12, Alistara plus 8. No i skillki, nowe umiejętności. Dobra, tarcza. Podnosimy tarczę. Jeszcze trochę będziemy kończyć odcinek. Następnie będziemy kontynuować ten dodatek. Dopiero ledwo co weszliśmy. Ale sami rozumiecie. Totalnie nie mam pojęcia, co dla Morrigan dawać już, naprawdę. Ale ten kołąb mnie zaskoczył. Shadow Belt. Kurde, ale ja już mam pas. To jest dla łotrzyków. Kurde, przydałoby się to dla Zevrana albo dla... No jejku, zapomniałam o tym pasie. O...
To jest znacznie lepsze. To są znacznie lepsze rękawice. Możemy dać je dla Alistara. Mamy też zbroję, która nie jest lepsza. To jest też medium armor. No dobra, ale tu w ogóle mamy zbroję też komendanta, strażnika, tylko 30 siły aż to wymaga. To jest masywna w ogóle zbroja, patrzcie na to. Tu jest heavy, a tu jest kurde massive armor. Więc Alistar tego po prostu nosić nie może. Ale tu mamy rękawiczki. Ten łuk sylwanowego drzewa to dla... Tej chciałam dać dla... Bo tu mamy jeszcze antyczną kuszę, ale łuk z sylwanowego drzewa dla Leliany. Tutaj ta tarcza no, jest słabsza niż ta tarcza, którą Alistar ma. Ja raczej czekam na te tarcze. Też 60 siły, wcześniej chyba jakieś inne. Winter's Breath też smocza ten, ale 36 magii to będzie wiadomo dla Morrigan. Longsword, no ale ten jest ulepszony u Alistara, ten co on ma, więc dobra, zniszczmy te śmieci. No wiadomo, można je posprzedawać, no ale póki co nie mam jak, więc po prostu je niszczymy. Okej, okay, dobra, jeszcze się tu rozejrzymy po tym dziedzińcu i zaraz kończymy odcinek, następnie będziemy kontynuować. W ogóle też tutaj... Dobra, podnieśmy te strzały. Elric wspominał o posągu, przy którym mamy... Mamy właśnie tą skrytkę, jakiś znak. Ale proszę, rzeczywiście odpalił się dialog specjalny. Tam są pomioty. Odpalił się specjalny dialog z Alistarem na temat tego amuletu. Może już się zastanawiam, gdzie tutaj iść. W sensie... Czekajcie. Stąd przyszliśmy. Jak wygląda mapa? Po prostu przed siebie iść. Skolwiek tam. No bo tutaj jest wszystko pozamykane. Tu już po sobie, znaczy zamykane. Po prostu nie ma przejścia. No, tutaj musimy iść. A, ja pamiętam to miejsce. Ale zobaczcie, w ogóle tutaj wszędzie śnieg teraz leży. Może to nie śnieg, może to popiół. W sumie w Dark Souls już był taki motyw, że... Wydawało się, że był śnieg, a tak naprawdę to był popiół. Och, ty w życiu, kolejne hurloki. Ale powiem wam szczerze, bardzo fajnie mi się walczy także w jednej łapce miecza, w drugiej sztylet. Naprawdę mega. Dobra, jest, przewróciliśmy go, pięknie. Ten jest zastanowany. Wykończmy tego. Nie no, pięknie. Wow. Już Shale, pięknie, Shale. Shale, zostaw trochę dla nas przeciwników. Dobra, zajmę się tym. No nie, uciek mi. Co tu wybuchło? No nie, oni mają... Nie, nie, oni mają emisariusza. Alistar, lecz się. Ja już chyba padłam. Alistar, wykończ go. Morrigan, ratuj sytuację. Proszę, zamroź emisariusza. Alistar, wylecz się. No i padł. Kurde. Dobra, Morrigan, wszystko w twoich rękach, zamierz go. Uff. Oh, yeah. No. Hurlock Strider, proszę. O, a tam właśnie przygotowywaliśmy się do bitwy, ale się zmienił Ostagar naprawdę solidnie. Dobra, zwiedzimy sobie to miejsce. Tu coś jeszcze w ogóle się świeciło. Co to jest? Jakaś tabliczka, ale... Nie, ona się nie świeciła. Wydawało się, jakby była interaktywna. Ja już tu, kurde, mam tyle efektów. Kurde, Alistar, połamane kości, nie? Co nie tylko. Dobra, sprawdźmy tego przeciwnika, niech będzie. A, tu jest jeszcze skrzyneczka. No i zaraz kończymy. Okej, dobra, zestaw do leczenia mniejszy. A tu mieliśmy rytuał dołączenia w tym miejscu. Jak Shale popylała, czyli zbiegła do tych przeciwników. Co to jest? Wygląda intrygująco. Dobra, sprawdźmy tego hurloka. Buty Kaylana z czerwonej stali.
There can be no doubt. Wiecie co, cieszę się, że Alistara zabrałam, bo jednak on ma bardzo dużo fajnych dialogów. No jakby nie patrzeć, myślę, warto go zabrać, bo on też uczestniczył w tej bitwie, tak? W sensie był tutaj obecny w Ostagarze. No właśnie, return to Ostagar, powrót do Ostagaru, zadanie nam się zmieniło, czyli musimy, to co nam właśnie Elric powiedział, że musimy skompletować po prostu wszystkie rzeczy Kaelana, znaczy zebrać je, króla Kaelana. Sekretne dokumenty króla odzyskać i jeszcze 5 innych przedmiotów więcej znaleźć. No, pewnie też uda nam się jego zbroję skompletować. Dobrze, moi mili, słuchajcie, będziemy kończyć ten odcinek. W następnym odcinku podejdziemy sobie tam, ponieważ no, tego tutaj nie było. Ogólnie to miejsce, gdzie mieliśmy rytuał dołączenia, kończyło się tylko na tym obszarze, ale tutaj trochę więcej tego śniegu jest, no i tam coś się świeci, tam wygląda to dość niepokojąco, jakby tam stał albo jakiś gigantyczny tron, albo coś, na czym można by było zawiesić ciało. I jak zobaczę, że wisi tam, nie wiem, Duncan albo król Kaelan, to nie wiem, to chyba padnę po prostu. A coś tak czuję, że tam To może być coś takiego, tak? To może być coś takiego, coś tak czuję. Niekoniecznie, ale może. No i jeszcze tutaj zobaczymy, rozejrzymy się tutaj na tym gigantycznym dziedzińcu. Ciekawe, czy są jakieś pozostałości po tej bitwie, po naszych ludziach, których tutaj mieliśmy. Zobaczymy. To wszystko w tym odcinku. Ja wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. W następnym odcinku kontynuujemy dodatek. Zachęcam gorąco do oceniania, do komentowania oraz do subskrybowania, żeby nie przegapić dalszych wydarzeń. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!